najtrudniejsze to chyba było na początku dla mnie, co tego w ogóle nie było widać, wybrać swoje takie wady, bo generalnie dwie może tam tak są takie mocno jakby eksponowane, że one faktycznie są, a reszta to tak każdy mogła być po trochu. Odgadnięcie cech, wydobycie tych poduszeczek i no wszystko właściwie było trudne tutaj, bo było pierwszy raz, bo też człowiek codziennie się nie podpina i nie lata. I nie wypomina drugiemu wad. Właściwie było o wiele więcej tutaj wad niż pięć moich. Ale nie skąd? No przeciwnie. Tak? Dzięki. Kompletnie nie mogłem znaleźć jakby tych wad Oli, bo mówię, no żadna nie jest taka dominująca dla mnie, więc równie dobrze mogę wpisać wiele innych. Oczywiście po zadaniu dużo łatwiej teraz myśleć i mogłem inaczej do tego podejść, poczytać, zastanowić się chwilkę, ale tak nie zrobiłem i walczyłem praktycznie z całą tablicą. Zrobiłeś? Zrobiłem, no bo już wiesz, bo trzeba było to zrobić, ale... No ale długo to trwało, ale ty zrobiłeś to błyskawicznie, także ten czas się troszeczkę skrócił wspólny i zobaczymy, czy nam wystarczy, może być ciężko. Zadanie było bardzo fajne, dlatego że było trochę na wysokości, byliśmy podwieszani i lubimy takie ekstremalne rzeczy, więc myślę, że dobrze się bawiliśmy. A co było najtrudniejsze? Najtrudniejsze to było wybrać tutaj te negatywne cechy, które no wśród tylu chyba 30 cech były takie, które były bardzo blisko siebie. I teraz wybrać 5 z tych 30, no tutaj był problem i parę razy, mimo że znamy swoje słabsze strony, no to tutaj parę razy nie trafiliśmy. Okazuje się, że jest ich trochę więcej niż 5.